moją złą wiadomością jest fakt, że jak do tej pory ja i Kot jeszcze nie byliśmy na Avengers, co niestety jest smutne. No, mamy trochę napięty grafik, więc nie mogliśmy. Ale dobrą wiadomością jest to, że na Avengers poszedł Air Patre od nas. Był w kinie na Słowacji. I teraz skontaktuję się z nim drogą skype'ową, żeby nam co nieco powiedział na temat tego filmu. My również chcemy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, dlatego skontaktujemy się z Air Patrem. No i dzwonimy. Patrzcie. Siema, Adrian. Halo, cześć, cześć. Z tego co wiem, byłeś na Avengers, miałeś przygotować materiał papierowy, recenzję papierową. Niestety, tak jak wspominałem wcześniej, my i Adrian mamy trochę napięty grafik. Dlatego, stary, po pierwsze twoje wrażenia, jeśli chodzi o film Avengers. Wiesz co, czego oczekiwałem? Film Marvela, więc nieco jej rozpierduchy, wszystko oparte na ich komiksach, gdzie oczywiście multum akcji, multum różnych bohaterów o niesamowitych mocach i to rzeczywiście dostałem. Ale czego się nie do końca spodziewałem, wszystko ta akcja filmu była wzbogacona różnymi elementami humorystycznymi, że człowiek prawie te co chwilę się śmiał. Z takich komicznych sytuacji, jakie tam powstawały, to na pewno masakra. Jeśli ktoś się lubi Marvela, czy ogólnie komiksy, też wszystko tego typu historie, jak najbardziej warto się wybrać, bo osoba, która nie wiem, idzie na film tego typu, to niech się nie spodziewa, że to będzie jakiś dramat społeczny, czy jakieś psychologiczne rozważania na temat sensu ratowania świata, czy czegoś takiego. Nie, to jest taki film, żeby sobie fajnie obejrzeć, proszę odpłynąć. No tak, ale sorry, że ci przerwę, ale z tego co słyszałem, wielu krytyków chwaliło ten film za A. Świetne relacje bohaterów, doskonałe reakcje aktorskie. Co do relacji superbohaterów, naprawdę bardzo fajnie rozwinięty ten wątek. I tak naprawdę przez pierwszą połowę filmu, jak mniej więcej, byłem trochę napięty, żeby później w końcu dostał takiego niezłego kopu z małą pomocą Nicka Fury'ego. No i później w końcu udało im się stworzyć jako taką drużynę, bo wcześniej to każdy z nich nie może chciał ze sobą walczyć, co nie było dobre ani dla nich, ani dla świata. Dobra, nie rzucajmy tutaj spoilerami, bo to wiesz, chcemy zachęcić, tak, żeby jednak poszli w tym momencie. Adrian, powiedz mi, jak z efektami specjalnymi? Jeśli chodzi o efekty specjalne, wszystko co jest związane jest, jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowane. Robi ogromne wrażenie, w szczególności walki poszczególnych superbohaterów z ich antagonistami, w szczególności z Loki. To trzeba przyznać. To jest bardzo mocny atut tego filmu. No właśnie, wiele atutów mówi za tym, że film jest bardzo dobry. A co ty osobiście na ten temat uważasz? Moja opinia tutaj nie odbiega od tej powszechnej opinii. Film bardzo dobrze zrealizowany. I szczerze polecam każdemu, pod warunkiem, że lubi chociaż w jakiejś tam części, jako część swojego takiego wewnętrznego dziecka, jakieś tam właśnie akcje ze superbohaterami, z ich mocami, że walka dobra ze złem, dużo humoru i w ogóle wszystko. Polecam każdemu. To jest naprawdę jeden z tych filmów, które rzeczywiście warto w tym roku się wybrać. Wielu krytyków uważa, że Avengers tak naprawdę jest filmem przełomowym. Tutaj trzeba przyznać. Cieszę się, że mnie nie widzisz, tyle ci powiem. Zobaczysz mnie potem na recenzji, jak ją zmontuję. No dobra, to będę czekać na recenzję, aż wiem. Ale co do twojego pytania, to no to trzeba przyznać się, że tutaj Hollywood wykorzystał pełny potencjał, jaki drzemał w tej historii i z tego co wiem, będzie ta historia kontynuowana. Pierwszy raz twórcy zdecydowali się, żeby rozpocząć historię od samego końca. Mianowicie chcieli przedstawić superbohaterów biorących udział w filmie Avengers, tworząc wcześniejsze produkcje typu Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor i Hulk, prawda? Avengers jest doskonałą kulminacją tamtych filmów. Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj to jest coś niesamowitego i tutaj też ukazuje się bardzo szeroki zamysł twórców Avengers i tych wszystkich filmów i ich umiejętność tego długoletniego planowania.
bo to, że oni wiedzieli, że chcą nakręcić się Avengers, to jeszcze wiedzieli wiele lat temu i dlatego właśnie nagrywali po kolei te filmy, żeby zaznajomić się ze wszystkimi, co było niesamowite, bo świetne wstępy, już same tamte filmy na swój czas były bardzo fajne, a to już po prostu rozwaliło system cały. Znacząco większość osób na pewno się nie dowiedzie na tym filmie, wręcz odwrotnie. Jeden z najlepszych filmów, jakie powstały, i z pewnością może pretendować do najlepszego filmu roku. Ale mamy dopiero maj, więc to zobaczymy jeszcze, jaki będzie końcowy werdykt. Czyli podsumowując, jak sami widzicie to, co powiedział Adrian przed chwilą, czyli nasz bzikulowy Erpatre, warto się wydać na ten film. Więc idźcie na ten film, to jest raz, dwa, my z Kotem zobaczymy, może zajmiemy się tą recenzją, może od razu przerzucimy się na Mroczne Cienie Tima Burtona, zobaczymy. No to dobra, pozdrawiamy was mocno, trzymajcie się. Tak, pozdrawiamy i tylko spróbujcie na to nie iść, bo to byłaby obraca dla twórców. Tutaj naprawdę odwali kawał do tej roboty. I do tej 2,5 godziny naprawdę warto się wybrać. No.